You. O, jeszcze raz. Cześć kochani, ja nazywam się Dark Archon, witam was na kolejnej inwentaryzacji NES-a. Mam nadzieję, że będzie zabawnie i ciekawie. Zauważyłem, że świeci mi na pół twarzy niebieskie światło z ekranu. A dziwnie to wygląda. No w każdym razie, elo, jak tam u was? Jak wam mija tydzień, dzień, rok, miesiąc? Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze, bo mam skonfigurowany inaczej mikrofon niż wcześniej. Więc dawajcie mi znać tak po drodze, czy wszystko jest okej. Co jest z tym światłem? Ale mnie to wkurza. Może to nie jest światło, może... Kamera. Pulsowne. Dobra, wyjdzie w praniu, nieważne. A że mam po prostu jakiś filtr założony, że mam przezroczystość. Mam. No oczywiście. Wszystko jasne. O, od razu powinno być lepiej. To słuchajcie, w trakcie jak się jeszcze ludzie zbierają, to ja może wyjaśnię, co dzisiaj ogrywamy. Kupiłem 3 kartridże, które są podobno fantastyczne na Pegasusa. Jest kartridż, czekajcie, tu jest kamera, 400 w jednym z Resident Evil na okładce. Jest kartridż 198 w jednym z Devil May Cry na okładce, a ten trzeci to jakiś darmowy bonus, Super 64 w jednym, nie wiem co to jest. W każdym razie, te dwa kartridże podobno naprawdę mają na sobie 400 i 198 różnych gier. Na dowód mam nawet całe, do zakupu jest dołączona cała lista tych gier podobno. Więc faktycznie jest 400 indywidualnych gier na tych kartridżach. I musimy to sprawdzić. Chcę to sprawdzić, chcę zobaczyć ile działają, chcę zrobić sobie listę tych wszystkich kartridżów, znaczy gier na tym kartridżu. No i zobaczyć jak to wygląda w praktyce. Fantastyczny pomysł. No oczywiście współczesna technologia tutaj wspomaga prawdopodobnie, jakieś bardzo pojemne chipy są. 400 gier. Wyobrażacie sobie, jakbyście to w latach 90. zgarnęli, sprawdźmy czy działa. To dla mnie to by było... Ja nie mogę. O proszę. No, więc jest faktycznie 401, real game, nawet jest podpisane, żeby była pewność, że to jest real game. I... No i nic się tu nie powtarza z tego co mi mówili ludzie. Jest faktycznie 400 wygier. Są gry lepsze, są gry gorsze. Dobra. Z Castlevania nawet, Chippy Dale, Contra 7, co? Pikachu. No nie. Dobra, 403 aż są. Miało być 400. Where that went to? Co? Bunny Bear 2, Boże. To za jakiś miesiąc, jak tam dojdziemy, to potestujemy. Dobra, wrzucam pełny ekran, skoro audio jest dobrze. Mam nadzieję, że granie jest zbyt głośne. Zapowiada się drugi wieczór. Dobra, jedziemy Contra 2 na samym początku. Zobaczmy, co to za gra. Aha. Pod Contra 2 jest cała lista różnych kontr. Najwyraźniej. Aha, nie, to jest jedna kontra, ale można sobie wybrać różne plansze i różne bronie. Fajne. Więc na samym początku mamy w takim razie Super Contra, czyli to się nazywa Super C chyba po angielsku, tak? To jest, tak się nazywa Super Contra na NES-a? Aż sobie sprawdzę, chcę prawidłową nazwę. Super C. Prawda? Tak się nazywała po angielsku. Dobra, spróbuję w nią zagrać, zobaczymy. Ja miałem romhacka tego kartridża, w którym był Darkwing Duck. Jedynka moim zdaniem lepsza. Ale co kto lubi. Zastanawiam się, czy mam źle ustawione framerate, bo wygląda jakby było 30 klatek zamiast 60. Jest 30 klatek. Kurczę, muszę zrobić pauzę, zaraz wrócę w takim razie, muszę zrestartować livestream. Przykro mi, kochani. Będziecie musieli poczekać. Aha, i przyciszyć audio z gry. No to nie ma sprawy, to też mogę zrobić.
Dobra, jestem z powrotem w 60 klatkach, mam nadzieję. Teraz nie powinno być już tych beboli graficznych. Zła paleta, tak? Czekajcie. Proszę. Zmieniłem paletę trochę. Kolory powinny być lepsze. Co? Już tak nie tnie, nie? Już działa zdecydowanie sprawniej. O, to jest fajna sprawa. Dużo lepsza od F-ki w zwykłej kontrze. Nie umiem w to grać najwyraźniej. Jeszcze raz spróbuję, czemu nie? Teraz z lepszymi FPS-ami będzie mi dobrze szło. Albo i nie. Jaki jestem zły w te wszystkie gry. Myślałem, że jeszcze będę miał nieśmiertelność, ale siara. Nie wiem dlaczego, ale oprawa graficzna mi się to strasznie brzydka wydaje. Zdecydowanie dużo ładniej się prezentowała kontra zwykła. Jestem dzisiaj cholernie zmęczony, dopiero wróciłem z basenu. Jeszcze raz. Do 3 razy sztuka, mamy tylko 400 gier do ogrania. To strzelanie na skos mi się tu nie podoba w tym Super C. Nie lubię robić nic na skos w grach na mesie, bo ten krzyżak, on się tak średnio sprawdza do skosów moim zdaniem. Wrócił z basenu, zmęczony. Co jest dziwnego w tym, że człowiek wraca z basenu zmęczony? Pan mnie strzelił. Kim tym? Mołotowym. Może chociaż pierwszą planszę przejdę teraz. O, S. Dobrze. Dobrze. O, to... Te bomby są inne niż w kontrze, bo w kontrze zabijają tylko jak dotkną ziemi, a tu zabijają nawet w powietrzu, ale głupio. Tyle? A, jeszcze tu. Kiepski ten boss w sumie. To był ten boss? Spodziewałem się czegoś dużo trudniejszego. Nie podoba mi się te kontra. Moim zdaniem za bardzo się starali, żeby pobić Orwina. Zrobiło się jakoś tak wojennie strasznie. No nie strzel... A
Ale to gdzie dodawałeś te kartridże? Kupiłem je na AliExpress, po prostu. Najpierw kupiłem na eBayu, ale nie dotarł, więc mi gość zwrócił pieniądze. O, wlazłem prosto pod ten. Fajnie. GG easy. Dzięki, szatę. A, nie mogę dostrzelić tak daleko. No to tak. Czemu oni nie strzelają, tylko idą? Nie. Aj, zabili mnie. Nie umiem w to grać. Nie lubię tej kontry. Jedziemy z drugą grą. Batman 1. Co to jest? Z pełnoprawny... Ej, to jest dobra gierka. To jest dobra gierka. Proszę bardzo, Batman. Jak się kupuje na AliExpress i czy ma się pewność, że przedmiot dotrze? Na AliExpress kupuje się jak na, nie wiem, jak na każdym innym sklepie sieciowym. To jest takie pomieszanie eBaya z Amazonem. Boże, jak ja w to dawno nie grałem, jak to się gra? Jak się używało... Może się nie używa. W każdym razie zakupy na AliExpress moim zdaniem są bardzo bezpieczne, bo sprzedawcy nie dość, że... mają punkty, czyli za każdym razem jak coś sprzedadzą, można im wystawić komentarz, jak na zwykłym profilu aukcyjnym. To jeszcze AliExpress bardzo dba o to, żeby przedmiot się pojawił u kupującego. Jak się strzela? Ten Batman to jest prototyp, tak? Ciekawe. A czym się różni od oryginału? Jak tu się strzelał, kurde? O, startem się zmienia. No dobra. Tak właśnie pamiętałem, że się dało zmieniać bronię. No na AliExpress ogólnie można taniej kupić, bo się kupuje prosto od producentów często. Ale nawet jak od jakichś pośredników, to tych chińskich, którzy sobie liczą dużo mniej niż lokalni. Tanie rzeczy są bez cła oczywiście, bo cło się zaczyna od 100 iluś tam złotych. Więc im mniej pośredników, tym oczywiście lepiej zazwyczaj. Słabe są te spluwy. Idziemy na piąty dalej. Interesujące z tym, że to jest prototyp. Droga jest wysyłka, a to zależy już od sprzedawcy. Sprzedawca ustala wysyłkę. Wiele rzeczy jest po prostu wliczone w cenę i nie wychodzi jakoś drogo. To jest kwestia paru złotych. Za wszystkie te trzy kartridże dałem 40 zł z wysyłką. Z Chin, więc moim zdaniem to jest fantastyczna cena. Taniej niż na Allegro. Na Allegro praktycznie wszystko, co można kupić, to jest sprowadzane z Chin, z tych wszystkich AliExpressów i tak dalej, i jeszcze z doliczoną prowizją dodatkową, więc... Lepiej wyciąć po prostu pośrednika i brać prosto od źródła, moim zdaniem przynajmniej. Kupiłem jeszcze kilka innych rzeczy, ale to jest na razie niespodzianka, dopiero jak się pojawi na Arendo.eu, bo raczej nie będę robił materiału o całym 400... O, zaraz umrę. Fajnie. O całym kartridżu 400 tym. Ale jest kilka rzeczy, które kupiłem do materiału. Które wam chętnie pokażę niedługo. Dobra. Fajna jest ta gra. I zginąłem. Zjarałem się. No nie wierzę. Wyszło już demo Dragon Ball Xenoverse 2? No proszę, ciekawe.
Najbliższe plany na materiały. Hu, cała masa. Drukarka 3D. Przegląd wormsów dwuwymiarowych. Co tam jeszcze? Mam całą listę. Master of Orion. Homeworld. Naprawdę, nie sposób spamiętać wszystkiego, nad czym pracuję, więc tyle z pamięci tak z miejsca wymieniłem. Aha, Arcade Block jutro. Jak ktoś lubi oglądać nasze rozpakowania, bo już przyszedł, ale nie miałem dzisiaj czasu go rozpakować. A właśnie, Baczek poruszył bardzo ważny temat. Tak, faktycznie, sprzedawca na AliExpress dostaje pieniądze dopiero, jak dostaniesz przedmiot. Więc jest 100% bezpieczeństwa pod tym względem. Znaczy płaci się z góry, ale AliExpress trzyma te pieniądze, dopóki nie minie ten okres roszczeń. Jak ktoś złoży roszczenie, że nie dostał przedmiotu, to wtedy jest dopiero problem. Jak przedmiot doszedł bez problemu, to wtedy nie ma roszczenia i sprzedawca dostaje przedmioty. Tylko byli tacy cwaniacy, którzy chcieli przycebulaczyć z Polski, więc jest sporo ograniczeń teraz przy zakupowaniu przedmiotów w Polsce i takie kombinowanie raczej nie wychodzi na dobre na AliExpress. Wiecie, jak to jest w Polsce. Jak tylko coś tam łatwego jest do wykorzystania, to ludzie to wykorzystują. Nie masz szans LJ, bo on ma 9000 follow. Ja nie wiem, co to znaczy w ogóle. Mówisz w języku, którego ja nie rozumiem. Przykro mi. Co to było, ale zginęło. Batman rzuca... O, Bosi. Siu. O, dobrze, że stoję w miejscu, w które nie trafia. Weź. Ach, cholera, nie umiem. Po mnie. Następna gra, jedziemy. Spider-Man. A, więc muszę sobie zaznaczyć, że to jest podobno proto tego Batmana. Jedziemy ze Spider-Manem. Nie będę dzisiaj grał dobrze, znaczy rzadko gram dobrze. To jest Return of Sinister Six znowu, nie? Dobrze pamiętam? Też jakiś prototyp? No u nas jest mew cała masa karku, więc tak, cały czas je gdzieś tam słychać za oknem. Press start to play. No wygląda jak jakiś... O, jestem. Tak jest, to znowu to... Ten szajs straszny. Dziwna jest ta gra, nie podoba mi się. Grałem w to już wcześniej na inwentaryzacji, więc tylko przelotnie tutaj. Ten system walki, gdzie się skacze na boki, ale mnie to wkurza tutaj strasznie. Animacje są niezłe, ale rozgrywka, sterowanie... Jest naprawdę słaby w tej grze, szczególnie te skoki, się zatrzymuje w powietrzu, jak atakuje, to skacze. Strasznie to jest denerwujące. No strzelaj! Ach. Jak widzicie sami, jak to się... Nie lubię gier, w których nie ma dobrej kontroli nad bohaterem. On tu wywija jakieś farfocle na wszystkie strony. Denerwujące strasznie. Dobra, tu chyba przestaniemy, bo to jest ten głupi element z tym labiryntem. Ja nie wiem trafić gościa. Nie lubię tej gry. Ja
jak można, nie wiem, jest taka historia partolenia gier ze Spider-Manem. Traf go chociaż. Jeszcze jest taka prosta postać, jest idealna do gry wideo. Nie umiem go trafić w ogóle. Nie mogę się doczekać tej na PS4 gry ze Spider-Manem. Zapowiada się dobrze. Mam nadzieję, że wreszcie tego nie spierdzielę. Danger. Spadam stąd. Liczę na to, że następny Spider-Man będzie spoko. Ja muszę po ścianie wejść. Mogę tu wyjść po ścianie? Niewyraźnie nie. Ej, czekajcie, mogę sikać. Siknij jeszcze. Nie, to zrobiłeś Spidey. Tak, to mogę rozwalić, dobra. Rozwiązał się problem sam. Już nie wiem, jak się fruwa. No na pierwszym playu był fajny Spider-Man. Była taka fajna, trójwymiarowa platformówka. Czy może nawet nie platformówka, gra akcji. O, aha, trzeba nacisnąć A i B razem, żeby się przykleił. I co dalej? Fantastycznie. Przeszedłem. Nie gram w to dalej, naprawdę nie lubię tej gry. Mamy jeszcze całą masę do sprawdzenia, może trafimy na coś lepszego. Turtle Fighters. To jest super gra. Są jakieś takie dziwne haki. Te ekrany tytułowe są dziwne. Są powycinane wszystkie copyrighty z nich. Spróbujmy. Tę grę bardzo lubiłem. Idziemy turniej. Zróbmy turniej. Pierwszy gracz, Man, to ja. Rrr-ch-ny. Co? No. Wybieramy postać. Zagramy Shredderem, żeby było nie fair. Drugi player, komputer, nie gra jakimś cienkim żółwiem. O, Rafael. Uwielbiałem w to grać. Co dziś w kubeczku? Pepsi. No Shreddera nie pokonasz, gościu. Podobna wersja na Super Nintendo jest jeszcze lepsza. Chodź tu. Oberwał nieźle. Ktoś tu chyba wygra ten turniej. O, jeszcze kuleczkę sobie zgarnę. Aj, nie daj mu. Zbieraj. Dobra, załatwiłem go bez kuleczki. Cześć, Kizak. Czy przeszedłem kiedyś pierwszego Wiedźmina? Nigdy do samego końca, nigdy nie zdzierżyłem. Grałem w niego wielokrotnie i nie potrafię go wytrzymać. Na więcej Pepsi. Dzięki, Urban. Czy to nie ty się hajtałeś ostatnio? Kto się hajtał ostatnio? Wpłacających. Jak było? Jeśli to ty. A jak nie ty, to jak nie było? Tu. Widzę, że w te gorsze żółwie grasz. Jakie gorsze żółwie? No moja ulubiona gra z żółwiami. No nie, może ta. Ten beat'em od dwójki bodajże mi się bardziej podoba. Chociaż trójka też była fajna. No, beat'em upy były fajne. Świetna. Która jedynka? No te pierwsze co były sekcje top down i sekcje platformowe. Kontrowersyjne. Aj, nic mi nie zrobiłem.
kontrowersyjne opinie tutaj. Najlepsze. Nie, mi się też podobały tamte żółwie, były cholernie trudne. No, wypuszczaj kulę. Aj, 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 przegram to jeszcze. Nie! Wypluj to. Haha, pudło. Ale emocje. Dobra, 3 sekundy, wygram. Dobrze. A, gruja. Shredder pany. Halo, DJ Grunia. No. Rafael versus Mike. A się komputery naparzają, więc mamy chwilę przerwy. Możemy o czymś pogadać. Ciekawe, czy są tutaj inne żółwie. W sumie, czekajcie, mam tutaj listę. Jest tu dużo fajnych gier. Widzę naprawdę dziwactwo. Jak dojdziemy do ósemki, to się zacznie. O, jest kontra jedynka też, ale daleko na tej liście. Zrobisz na jednym życiu. Są nawet takie gry, które nie mają prawa działać, na przykład Gyromite. Po co? Jak nie bez roba, to jak bez ręki w tym. Ale może zrobić materiał o Soldat, Liero i innych grach z Komputer Świat Twój Niezbędnik? Nie wiedziałem, że były w Komputer Świat Twój Niezbędnik, ale bardzo je lubię i prędzej czy później na pewno coś z nimi zrobię. Na Liero na przykład się już od paru lat kuszę, żeby zrobić materiał. Tylko, że na razie jak zaczynam grać, to tak... Nie bardzo wiem, co powiedzieć o tym Liero, żeby było jakoś tak interesująco. Ale na pewno kiedyś zrobię. Cały czas wracam do tego. Aladdin, piątek 13. Solomon's Key to jest fajna gra. Znaczy trudna, ale fajna. Taka dziwna. Super Mario. No są praktycznie wszystkie gry, jakie wyszły na tego NES-a. O, dobra. Teraz ja kontra komputer, tak? Shredder, Player Arn kontra Mike. Czyli Mistrzostwo Świata teraz. Fajne jest to, można w 4 osoby grać. Ale mnie zrobił jak chciał, kurde. O, zing, pół życia stracił. Chodź tu. Będę przebronić tej kuli. Co on tak dużo życia traci? Ej, serio, Shredder jest taki OP, że jednym atakiem zabiera pół zdrowia? Nawet jak gra nim gracz? Na tych kartach jest więcej gier niż wyszło na NES-a. Będzie złoto. Tak jest, bez ani jednej przegranej rundy. Jest wyzwanie Archona. O, raz mi przyfasolił nieźle. Ej, kurde. Ej, kurde! Ale zaspamował, nie wierzę. Nie wierzę, taki spam mi zrobił. No kurde! Ja pierniczę! Robi mnie jak chce. Dobrze! Tylko raz go przerzucę i wygrana jest moja. Nie! Nie! Muszę zostać mistrzem Pokémon! Nie nadaje się do żadnej gry, ale byłem drugi. Nie było najgorzej. Jeszcze im pokazuję takiego. Co za gość. Co za gość. Lecimy do następnej gry w takim razie. Tournament Fighters mam już na liście. Ferrari. Cóż to za Ferrari? No, to będzie ta gra wyścigowa. Prezent. Okej. Okay. Prezenty? Ferrari Grand Prix Challenge. Bardzo dziwnie są umieszczone te gry na kartridżu. Press select to practice or qualify, then press start. Aha, można wybrać tryb. To jedziemy od razu qualify, bo jesteśmy mistrzami. Music during gameplay. Yes, restore saved game. Wątpię, żeby to działało. Automatic, bo jestem
nie nadzwyczajny. Name and country. Aha, nie wybrałem country. Ej, fajne. Coś kojarzy tą grę. Wygląda jak z Commodorka. Jak się nazywała ta gra na Commodorku? Też Grumpy? Jak się nazywała ta gra na Commodorku? Robiliśmy ją podczas live'a z Commodorka, ale nazwa mi wyleciała z głowy. Wow. Ej, fajne nawet. Pamiętam, jak robiły wrażenie takie gry za czasów tych pierwszych komputerów 8-bitowych. Jak się ścigaliśmy w takie rzeczy, to był hit normalnie na osiedlu. Pole Position. Czy graliśmy w Pole Position? Grand Prix. Tak mi się wydaje, że Grand Prix wtedy graliśmy. Tak się nazywało. Dobra muza. Ogólnie fajnie się steruje. Wszystko jest w miarę fajne w tej grze. Może jakby było więcej aut, by było lepiej, ale to jest kwalifikacja tylko, może potem będzie więcej. Tak wyjątkowo łatwo się prowadzi ta formułka. Radio. Co znaczy radio? Może da się włączać radio? Ładnie. Co to? Aha, wyniki różnych ludzi, tak? Rozumiem, że nie byłem najlepszy, bo się raz rozbiłem. Tak bywa. Co? Mogłem to pominąć, dobrze. A teraz są formułki inne. Czy podoba ci się nowy interfejs Xbox One? O którym nowym mówimy? O tym takim pionowym, który już jest od jakiegoś czasu? Czy znowu wprowadzili jakiś nowy, ja nawet nie wiem. O, to jest chyba box. Piece of shit limit 26. Okej. Okay. Tak mi w radiu wyskoczyło. Może POS znaczy Point of Sale, albo Position, o. A wolę myśleć, że Piece of Shit. Tym pionowym, moim zdaniem jest lepszy od tego starego. Aha, dobra, więc muszę... Great move. Więc muszę się trzymać powyżej 25 miejsca. Teraz się trudniej jeździ, ta trasa, nie wiem, może... Jakoś tak mi się trudniej trzymać na torze. Może przez to, że muszę wymijać jeszcze po drodze frajerów. Good work. Fajna jest ta gra, podoba mi się. Tak z 20 lat temu bym w nią grał jak porąbany. Nawet nie wiem czemu, bo jakoś się szczególnie nigdy autami nie interesowałem. A zawsze mnie takie gry na tych 8-bitowcach ciągnęły. I muza jest super. Nie wiem, czy ją dobrze słyszycie tam. Good work, 17 miejsce. Cały czas pierwsze okrążenie. 16. Trzymamy się dobrze. Niby jest jakiś boks, ale ja nigdzie nie widzę stanu swojego auta, ani poziomu paliwa, niczego takiego. No tośmy tire wear. Okej, dobra. To teraz mi mówią przez radio, że mam opony zużyte. Się wciskasz mi, oh dear. Pod kołem się gościu wciska. Oil on track, super. Dobra, robi się trudno. Niezła gierka. Jeszcze jak były takie, które miały kokpity i można było... Znaczy wtedy było trzeba, bo nie było zmiany kamery. I się oglądało grę z kokpitu, to wtedy było wow, jak prawdziwe auto. Spróbuję zjechać do boksu, zobaczymy co się stanie. 13. Ach,
13 pozycja. Muszę utrzymać się powyżej 21. Jest jakaś taka eliminacja z tego, co widzę. No kurde, wbijają jeden za drugim we mnie. Jak ja w nich, to oni we mnie. Dobra, zaraz będzie boks, trzeba będzie za zakrętem zjechać. Zobaczymy, co się stanie. Ty, jak pit. Zjechałem. I co teraz? O Boże, to jest jak w tym, co TMR grał. Jak to się robi? O fuck. Trzeba maszować przyciski na zmianę. Race terminated, over position limit. Trysnęło. Jedziemy dalej w takim razie. Fajne. Taito Basketball. Ej, może to jest ta fajna koszykówka, którą kiedyś lubiłem. To chyba jest ta fajna koszykówka, którą kiedyś lubiłem. Niech to będzie ta fajna koszykówka, którą kiedyś lubiłem. Na ziemię turniej, tak zagram tylko jedną grę. To jest chyba to. Jak ja uwielbiałem tę grę. Ona miała takie fajne animacje rzutów i w ogóle. Tak mi się... Jestem na 90% pewien, że to jest ta gra. Chyba, że to jest jakaś inna koszykówka, w którą też grałem. Charging. Ale też spędziłem mnóstwo czasu... Tak, to jest to! Mnóstwo czasu spędziłem w to grać. Grając. O fuck, co za gość. Jak ja to uwielbiałem. No, co za gościu. Traveling, dawaj piłkę. Świniak Mlemar. Idziemy. Albo i nie. A dokładny tytuł to nie jest Taito Basketball? Bo mam nadzieję, że jest, bo tak to właśnie wpisałem sobie na tym. He shoots! He scores! A, to było zarąbista gra. Dobrze. Jedziesz. Aj, zabrał mi piłkę. Co za gość. Dobrze. I za trzy. Pyk. Co on zrobił? Nie! Co on robi? Czy on nie rzuca? Co ja zrobiłem teraz? Ale fajna jest ta gra. Blokuj. No i nie ma bloku. No co za gość? Dzięki za fał, gnoju. Co ja zrobiłem? Przegram z kredensem, jak to się mówi. Jak grać z Kizakiem? On by lamił, bo ja gram niesamowicie. Ej. No kurczę! Robi mnie jak chce gość. Dobra, ostatnie 16 sekund, jeszcze to wygram. Cały czas mi zabiera piłkę, no co ja mam zrobić? Nie śpi, bo przegrał z kredensem. No i jeszcze go popchnąłem, naprawdę?
Koniec pierwszego okresu, jak to mówią kobiety, jedziemy dalej. Kuba Revolution, co to jest? Kuba. To jest ten Kuba, nie? Co to jest za gra? Kto mi powie, co to za gra? To znaczy po angielsku, jaki ma angielski tytuł, muszę to jakoś wpisać na listę. To jest komando jakiś. Kontra 10. No, rewolucja Kuby. Guerrilla Wars, tak się nazywa? Dobrego Seizure'a dostałem już na dzień dobry. Guerrilla Wars. Co tam było? Guevara kontra Castro? Tak tam było napisane? Czuuu! Wiesz, że to graliśmy w to wcześniej. W to? Mm-hmm. Gdzie my w to graliśmy? A ruch bardzo podobny. A, właśnie zabiłem tego. Nie, my się myli z Metal Slugiem. Thank you! O, strzeliłem dość. Tak, że strzelę tych Fidelów najwyraźniej. Fidel kontra fan. Kurde, dobrze, nie będą... Ale patrz, nie będą mieli kogo trzymać jako zakładnika i wojna wygrana. Automatycznie. Ciebie wezmę. Żebym ja ich nie wiem. Nie strzelać tutaj do zakładników, jak muszę pochować do kieszeni. No i... B jak Bebok. Kurde! Guevara dead, Castro dead. Aha, bo tu się gra i Guevarą, i Castrą, tak? Co to jest za gra? Za 50 lat... In. Na pewno w to graliśmy kiedyś. Ja tego nie kojarzę, naprawdę. Za 50 lat to będą takie gry o World Trade Center. Będzie The Legend of World Trade Center. Tak jak teraz są legendy o Titanicu. Legend of Twin Towers. The Legend of Twin Towers, dokładnie. Gdzieś dwoma bliźniakami grał. Gin komunistyczny w pojeździe mordu. Tak jakby ci się pomyliły. Nie, czołgiści mnie zamordowali. To jest bunt ludzkości. Czas ci się chyba wypełnił. Ło, jak zrobiłeś? Nie będzie czołg zapluty każdą reakcji mi. Gdzie masz czat? Wpisz easy easy. Na czacie wpisać easy easy? A za chwilę, bo teraz... Nie no, w tym grze, no. Aha. Robisz jak chcesz. A no tak, czekaj, teraz T-Bug'a rzucę po drodze. Guevara umarł, nie chcę was straszyć, ale wojna jest skończona. Pocket Monster. To jest hack, takiej gry nie ma. A bo to jest tylko jeden Pocket Monster. Tak, no jeden tylko, widzisz na ekranie, tylko jeden Pocket Monster. Wygląda jak świniak Mlemer trochę. Takie udo ma jak z kurczaka w sumie. Grunia z kurczaka. Grunia też jest z kurczaka, no. Dobrze zauważyłeś. Jedziemy, Pocket Monster, Velvet. Easy, easy. O, dzięki Soty, Soty pomógł. Grałeś wojnę, dobry prawie. Czas. The only winning move is to die, w sumie. To jest tak kiepska gra. The only winning move is to donate. Grałem w to już wcześniej, pokażę wam pewną sztuczkę. Jak naciśnijcie start, to się włącza debug mode i można po prostu się przenieść na koniec mapy. Fajne, nie? Aj, nie wiem, co się stało. Nie wpadłeś do wody. Wpadłem do wody, czekaj. Mam wrażenie, że ktokolwiek projektował tę grę, po prostu, nie wiem, nie wyłączył trybu debugowego, albo po prostu zostawił ten edytor, w którym tę grę robił i po prostu puścił to tak, jak jest. Czekaj. A ja głupi w to grałem, mówię. Nie, ale serio, jest jedna z najdziwniejszych gier. A idzie ten troll. Można zapierniczać. To się chyba morduje jakieś dzieci za oknem.
Zamknąć to okno? Może wyjdzie się z okiem zamknąć okno? W sumie, no jakbyś mógł zamknąć to okno, otworzymy to drugie. Nie ma z dwojga złego, z druga strona jest chyba lepsza. Z drugiej strony wyburzają budynek. Dobra. Piękne jest ten gra. Ja coś zrobiłem. Co to za Pokémony? Demoniczne, dziwne rzeczy. O kurde. Dobra gierka. Czy się kiedyś kończy w ogóle? No sprawdź, może i debugowego mode i przecież nie mogę oszukiwać. Muszę grać uczciwie w całość. Fantastyczna gra. Ktoś kupił Carriage... To... chyba nie żyje, ale na wszelki wypadek... chyba umarłem. No daj się iść do końca, zobaczymy. Jaka iść. Ciu, jaka ta plansza jest długa. Wow. A może to jest cała gra? O. I... Jej, wygrałem, udało nie, się. Nie żyjesz. Nie, przeszedłem. To jest druga plansza, jakiś skajter tej lata, uważaj. A co to za Pokémon? Bile. To ten Pokémon! No, trolla zabiłem. Nie, no, tu mam też ataki, patrzcie. Tu jest atak taki, który zabija wszystko na ekranie. I chyba nie ma normalnego ataku. Pomijając, że jest... Ach, fuck. I nawet w czymś takim potrafię zginąć. Jej! Go me, I'm Pikachu! Dobra gierka. Oj, żyćko. W sumie dałoby się napisać grę z taką mechaniką, żeby była fajna. Po prostu, że można pauzować i po prostu przenosić dowolnie postać. To by miał fajny pomysł na grę, ale to nie jest ta gra. Mhm, już to robię. Ciups. Aron, zrób speedruna z tej gry. Any percent, jedziemy. Op! Jej, plansza trzecia. Chyba nie gramy w to dalej, co? To piszesz do GDQ. Będziesz robił speedruna z Pokémon. Tiny ty! O, nie to. O. Tiny Toon, lecimy po złoto w końcu. To jest, które to są Tiny Toon? Było kilka gier z serii. Tiny Toon Adventures po prostu. Tutaj nawet copyrighty nie wycięli, nie? Nie no, bo oni ustali. Oni mają legalnie tego używają przecież. No 100%. To jest przynajmniej niezgliczowana wersja. Jest dużo wersji tej gry, które się gliczuje momentami. O mój Boże, koniec inwentaryzacji. Ale śmieszny. To zrób lepiej. Co zrobisz? Odłóż kontroler, to zrobię. Jak ty w Mario. A, okej. Ale zabawne. Taki śmieszny. No ty nie umiesz. A ja umiem, no bo to mi nie wyszło. No właśnie, ty umiesz. Quick. Squeaky. Wszyscy ze mnie śmieją, a potem... mówią, wróć Archon. Nie poddawaj się, jesteś najlepszy. Ja nie przejdę. Dump. Właśnie. Nie, to jest, wiecie. Nie mogę. Jeszcze mnie torturuje Kizek, tam je dobre rzeczy, a mi nie wolno. A fajna jest ta gra tak ogólnie. Jest taka gra z królikiem Bugsem, która mi się bardzo podobała. Biega z młotkiem i tak dalej. I nikt tej gry... To był Beth the Blood? Właśnie nie pamiętam, czy to... Tak, ten drugi Crazy Castle to jest to z tymi drzwiami. I ten Beth the Blood mi się zawsze bardzo podobał. I wszyscy po nim tak jeździli strasznie, szczególnie nerd. Hi, I'm Hampton.
collect as many carrots as possible. You will get an extra player if you collect. Będzie dziewczyna, ten extra player, bym z nią grał chętnie. Muszę mieć dużą marchewę i wtedy przyjedzie moja dziewczyna. Dobra. Try to get more. I nie gramy dalej, nie? Czy gramy? Dobra, zużyję wszystkie życie chociaż. How amazing and interesting too. Czy nie, że się da... Ach, nie da się. Op, nie rób tak. Odcinek sam w sobie tego nerda, jak tam jechał po tej grze, był okej, tylko nie zgadzam się z krytyką, bo moim zdaniem gra była fajna. To ten kaczor. Tasior. Nie umiem w gry. Dobra, zginąłem, więc idziemy z następną. Rolling Thunder. W to chyba graliśmy wcześniej. Rolling Thunder. Roll, albo nie. Oni tańczą, czy coś? Co to jest? Z odległego roku 2010. Player 1, ready, story 1, area 1, ale grafa. W sumie fajne. Kolorowy Ku Klux Klan. Bullet, to wchodzę bullet. A, tu się odnawia amunicja. Dobra, to jeszcze raz, a więcej się nie da. O, o, chyba umieram. Dobra, nic. Fajne, ale trudne. Okej. Kurde. Ajajaj, strzeliłem. Fajna ikonka tego Michaela Jacksona w prawym dolnym rogu. Prosto z thrillera wyciągnięta. Trzaskać drzwiami na mesie. Fajna jest ta gra. Trudna, mało zdrowia, szybcy przeciwnicy, ale bardzo fajna. Dlatego, że taka w miarę prosta w sumie. Ajajajajajaj. Jeszcze pół biedy jak wychodzą zza ekranu, a jak wychodzą z drzwi to już jest... Ha 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 ha. Ja się do góry strzelić, super. O, przez to też się nie dało strzelić. No, to lecimy z następną grą w takim razie, interesujące. Po Rolling Thunder, Power Blade 2. O, w to już graliśmy też. Power Blade 2. Też wycięty copyright z samego dołu. Duke Nukem jedzie. I'll be back. No ładnie. Grafika mi przypomina troszeczkę Commodorka. Było tam dużo takich planszówek właśnie z... O kurde. Z takim industrialnym otoczeniem. Ach kurde, myślałem, że no wpadniesz gościu.
A, to się da rozwalić. Spoko w sumie. Przetoczyć albo coś? Co mam zrobić? Ej, serio nie wiem. Aaa, ale mam taki power slide. No nieźle. Fajna gra, ale zaskakująco wolna jak na platformówkę, nie? I postaci się ruszają strasznie powoli i pociski jakoś tak... Nie nadzwyczajnie szybko... Aj. Nie da się schylać na drabinie. Oczywiście, że się nie da. The Mexican Runnerem to ja nie jestem. Ej, burger! O, zjadłem burgera! Jestem od razu szczęśliwszym człowiekiem. To idę tam. A, tam się nie da. Przecież są drzwi. No. Drabina mnie wkurza. Drabina dentata. No, dało się. Kiedy będzie livestream z Micro Machines na... Czemu ja czytam czad? Na Micro Machines na Mega Drive. Nie wiem, chcecie Micro Machines na Mega Drive kiedyś? Możemy z Kizakiem pograć. Burger! Hemlem! Najbardziej amerykańska gra w historii. Jeszcze hot dogi powinny być i pizza. Nie wiem, będzie najbardziej włoska gra. Kurde. Ja mam Micro Machines 1 czy 2 na Mega Drive, już nawet nie pamiętam. Jakiegoś power-upa jej dostaliśmy mocnego. A chyba trzeba będzie slajda zrobić, nie? O, dobrze. Tego slajda się trudno robi, bo trzeba na dół, a... Niekomfortowo. Ło! Dobra. Koniec. Jedziemy z następną grą w takim razie. Co jest następne? Final Fight 2. Jedziemy z Final Fight 2. Terminator 2. Okej. Tu albo rybka, albo pipka. Nie ma, że w oba. LJN. Proudly presents. Go with Acid the game. Wygląda trochę jak David Bowie bardziej niż Arnold Schwarzenegger. Stara babcia jakaś. David Bowie, The Go With Us at the Game. A teraz ciasteczkowy lunek. Szkieletor, jedziemy. O Boże, to jest to! To strasznie beznadziejne. No. Czy tego też nie recenzował nerd kiedyś?
Był taki... To chyba było to, nie? Co oni będą wyłazić w nieskończoność? Target program. Use arrows to locate targets. Find leader. A. Jestem lider. Co ja mam tu zrobić? Ten na motorze pewnie. Dzidzia ma targeting system. Use arrows. Teraz w prawo. Nie wiem co ja tu robię w ogóle. Kiepski ten Terminator, jak go wszyscy leją. Terminated. Ale głupia gra. Jestem zawiedziony, że miał być Final Fight. Double Dragon 3. Może przynajmniej to będzie Double Dragon 3. Double Dragon. Tak jest. To jest Double Dragon 3 przynajmniej. The Sacred Stone! Benny and Jimmy. I am Hiruko, a friend. None of my friends is that age. Lej łysych. Grem się doczekał wreszcie. Listen, I tried to stop them, but they were too powerful for me. W grach wideo przynajmniej koszty pogrzebu są niskie, bo po śmierci się znika. Jak zaczynacie mrugać w życiu, to wiedzcie, że zaraz was nie będzie. Wasze ostatnie momenty. Bij się. Sławny Billy Badhands. Już graliśmy też na inwentaryzacji w tego Double Dragona, więc tylko drobniutko go muśniemy. Przecież przestań mrugać. Bo nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. To padło. No i u mnie działa, więc zakładam, że nie padło. Biją mnie. O, dawaj flachę. Kiepski w to jestem. Strasznie kiepski w to jestem. Nie bije w ogóle mnie w tę stronę. Dobra, poddaję się. Nie umiem w to. Double Dragon 3. Obcy. Alien 3. LJN. Czemu same gry LJN? Jesteś kiepski, tylko ta gra ma strasznie wysoki poziom trudności. Miło dla odmiany usłyszeć coś, że nie jestem kiepski. Ale nie wydawała się aż taka trudna. Mlem! Znowu giera jakby żywcem wydarta normalnie z komputerów 8-bitowych.
Aha, bo to jest karabin. Ja myślałem, że to jest jakaś taka paralizator albo coś. Dobra. Fajnie, że obcych się tak łatwo rozwala. Teraz spadła ze schodów. Teraz co? Jak się wchodzi na te schody? A, to jest na czas wszystko, widzę. Dobrze! Kogoś zabiłem przez przypadek. Albo go uratowałem. To jest pierwsza gra, w której można się po prostu spierniczyć ze schodów. Jak... Najlepsza animacja w całej grze chyba. Aha, już nie mam amunicji. Świetnie. Dobrze, schodzisz ze schodów, Archon. Najszybciej. Ja sobie świetnie dam radę, jak nie mam już żadnej amunicji. O, dobrze. Co teraz? Mogę zmienić, tak? O. Ja, jakiś taki boom. Boom maker. Ta gra jest trudna. Dobra, idziemy zejść ze schodów znowu. To jest fantastyczne. A mógłbym w to grać cały dzień i tylko spadać ze schodów. Jakby był edytor plansz, to bym zrobił taką planszę, taki labirynt schodów. Arnon, przy kontrze pytałem i teraz powtórzę, kiedy jakaś pigułka. Johnny cały czas pracuje nad pigułką z Gothica, ostatnią. Jak skończy ostatnią pigułkę z Gothica, możemy się brać za kolejne serie. Cześć, Nyko, co tam u siebie? Przyszłam, zobaczcie, jakie schody. Chcesz zobaczyć, jak spadam ze schodów? No. To czekaj. Muszę znaleźć jakieś schody fajne. Gdzie są jakieś schody? Halo. Aha, licznik czasu, zapomniałem o tym liczniku czasu. No, bywa. Muszę najpierw wejść chyba z powrotem na górę, nie? Czy zdążam, tylko pół minuty, za bardzo się bawię schodami. Tu są schody. No. Najlepsze, najsilniejsze. Dobra, trzymam tylko 10 sekund, więc na pewno zdążę zrobić misję. Naprawdę? Co? Co naprawdę? Spadłem? O, time up, you failed to rescue all the prisoners. Wa. Idziemy dalej. Co jest następne? Ninja Gaiden 2. Prościutka gierka. Same proste gierki są tutaj na tym kartridżu. Ninja Gaiden 2, prościzna. Każdy, kto grał w Ninja Gaiden, wie, że to jest prościutka seria. O, Shredder znowu. No, hello. Jak miałem Pegasusa, to Ninja Gaiden... Nie pamiętam, który. Pewnie pierwszy. To była moja... jedna z moich ulubionych gier. Strasznie trudna. Nigdy nie przeszedłem chyba całości. Nic dziwnego, strasznie trudne. Chyba na pierwszym bossie zazwyczaj polegałem. Może czasem do drugiej... takiej... Może to nawet była dwójka, bo krajobraz podobny? Pan Krecik, co to jest? Ja tu zbieram, tak. Był taki boss w takim, nie wiem, jakimś takim... Wow. Ej, fajny. Takim jakby, nie wiem, magazynie, czymś takim. Nie wiem, w której to było części. I on był strasznie trudny. Długo się męczyłem, żeby nauczyć go przejść. Jak zmieszczono tyle gier na jednym kartridżu? Świetne pytanie. Zakładam, że to jest jakiś współczesny chip. Jakaś forma po prostu pamięci flash.
Wyzwanie z Ninja Gaiden. No nie wiem. Wow. Była jeszcze taka gra, gdzie się zmieniało w wilkołaka. Oj, to zawsze mi się podobał ten klon. Co się zmieniało w wilkołaka? Jak to się nazywało? Werewolf chyba, po prostu. Też mi się bardzo podobało, chociaż było strasznie kiepskie podobno. I tam była taka... O kurde. A, tu mam spaść, dobrze. Tam była taka animacja zmiany w wilkołaka i on miał takie ostrza zamiast rąk. To była bardzo dziwna gra, strasznie mi się podobała, miała taki klimat strasznie mroczny. Ale też nigdy zbyt daleko w niej nie zaszedłem, była to strasznie trudna. Kurczę, to musiał być tak, to musiała być dwójka, w którą ja grałem na tym. Chciałem się zmienić broń jakoś? Nie. No to kiepsko, bo mamy... Cholera. Zginiemy chyba. Coś mam wrażenie. No. To był ten, to był drugi. Drugi Ninja Gaiden, w którego grałem, jak byłem mały. Poznaję po bossie. Spoko, te shurikeny nic nie robią. Fajnie. Chyba go zabiję. Dobra. Nie był aż tak zły, jak zapamiętałem. Fajna ta gierka. No ale nie gramy dalej, co? Mamy jeszcze całą masę gier. Pierwszą planszę przeszliśmy, więc mamy jakiś taki krótki pokaz tego, co tu można zobaczyć. What the? Pamiętam tą planszę. Trudna. Mighty Final Fight. To też będzie Terminator. The Story Start. Presents. Na to wygląda. Mamy Daughter of the Mayor. Mighty Final Fight. Cody, Guy, Hagarę oczywiście gramy. Najlepszy burmistrz w historii wszechświata. No, Goku. Animacja jak w Kunio-kun. Czy będzie dzisiaj wszystkie 400 gier? No, nie liczyłbym na to. 400 to mi wszystko trochę dużo. Okej. Gdzie się tak cieszysz? Ale po zębach nie dostałeś. Ej, fajna. Nie, siłę jakiego supleksa mu zawinął. I Goku znowu oberwie. Jaki cwaniak, co jeden to cwaniak. Jakie uśmiechnięte gęby, wygląda jak maczeta. Chyba komplement dla Daniego Trejo. Chciałbym mieć takie muskle. Starczy do 200, tam jest Chip and Dale. A, serio? Co mi kupicie dobrego? Nie wiem, coś dobrego. Proszę kupić dobre mlen. Nie wiem, coś co mogę zjeść na diecie i nie umieć.
jadę? Nie wiem, cokolwiek. Masz nawet nic i będę szczęśliwy. Przyjdziesz do domu i dasz mi buziaka. I powiesz, że to od mojej kochanki. Najszczęśliwszy na świecie. Umarłem przez ciebie. Widzisz, co zrobiłeś? Prawda. Punchline. Przyjdziesz, dasz mi buziaka. To powiedz, ci zrobię punchline. Nie wiem, na co czekałaś. Musiałem coś wymyślić. Coś z baru u Joli. No masz jak Jarwon, coś z żołądkiem? Co to znaczy? Czy te kartridże będą działać na Famiclonach, jak Terminator czy Polystation? Na próbę wczoraj puściłem sobie na tym moim automaciku i działały, więc zakładam, że działają bez problemu wszędzie. Nawet na Pegasusie. Tylko musicie pamiętać, że te sprzedawane w Polsce działają w zwolnionym tempie, a te gry nie są do tego przystosowane, więc będą spowolnione. Ej, obrywam nieźle. No i przegrałem. No i wylądowałem. Świecą mi się w spodnie. Nie umiem w tego bossa. Pewnie jakieś specjalne ataki są, które ich nie... A, o. Tylko taki. Traci się zdrowie przy nim, ale co mi to? Tak daleko nie zajdę. Jeszcze raz. Dobrze, udało się. Jak z komfortem grania na automaciku? Bardzo wygodnie. Muszę sobie dorobić jeszcze tylko nóżki jakieś dokleić od spodu, żeby się nie ślizgał. I w sumie oprócz tego to jest idealnie. Bardzo wygodnie się gra. Zastanawiałem się przy budowie, czy będzie zasłaniać joystick ekran. Bo tak na niektórych zdjęciach wygląda, jakby zasłaniał, ale nie. Podczas grania, jak się patrzy tak od góry, to nic nie zasłania, więc jest... Ej, niezły ze mnie szpenio. I z pięści zatrzymałem w powietrzu nóż. Znowu. Dobra, muszę zmienić, kurczę, grę, bo się zasiedziałem. Pomyślałem, że to jakiś wizard był z tym fioletem w stroju. No Harry. Zginę. Dobra, dajmy się zabić i lecimy z następną grą. Tak będziemy do jutra grali. Home Alone 2. Grałem w to na prawdziwym kartridżu. Kiepska jest ta gra cholernie. W ogóle nic w niej nie ma sensu. Wyobraźcie sobie mój koszmar. Macie te paręnaście lat i to jest jedyna gra, w jaką możecie grać, bo taką zamówiliście. Znaczy, poszliście na targi, bo wow, Kevin sam w domu, jak ja lubię... Jak ja lubię ten film i... Ach, cholera. I idziecie, kurde, do... Co tu się w ogóle dzieje? I kupujecie coś takiego na targu i musicie w to grać, no bo... Power slide lepiej. Ta gra jest naprawdę kiepska. Nie, trzeba zbierać te klucze. No, ja jestem Nungrarchą. Nie wiem, zaraz zginę, spokojnie. Ach, tylko w śmierci znajdę ukojenie. Jest koszmarna ta gra. Golden Axe. Mam nadzieję, że prawdziwy, bo Golden Axe... Nie wiem, czy na NES-ie był dobry, nigdy nie grałem na NES-ie w Golden Axe. No idź, przesunę sobie mikrofon, żebym mógł się troszeczkę odsunąć do tyłu. To nie jest Golden Axe, to jest Astyanax.
Nie grałem w nią nigdy. Pierwsze słyszę w ogóle. Tytuł mi nawet... Wow, dzień dobry, pan Wróżka. Cześć. My name is Cutie, no. Jakie statsy wszędzie. Co to jest? Wygląda jak Castlevania jakaś. Jo, się kręcę, ale fajne. Jakieś bloby rozwalam. Jakie szkielety przerażające. Fajne całkiem, czemu ja nigdy o tym nie słyszałem wcześniej? Kurde, trudno już na starcie. W sumie smako gierka. A, że wpadnie w dziurę. Ło, jeszcze mam taki... Oż ty cholera. Ej, naprawdę całkiem fajne. Rozumiem, że im dłużej czekamy z kolejnym atakiem, tym więcej obrażeń zadaje. To jest taki wskaźnik power. Gdzie? Przeciwnicy są fajni. Ej, naprawdę całkiem przyzwoita gierka. Na pewno grywalna. A te zielone... mnie wkurza. No tych! Spadam stąd. Jolo. Oj, teraz mam nożyk, dobrze. Tam na samym dole coś jeszcze powinno chyba być, ale się nie wyświetla. Zastanawiam się... to jest jakiś glitch tylko, czy... Czy pogrywam sobie czasem na konsolach retro tak sam dla siebie? Czasem, bardzo rzadko, bo nie mam czasu. Już sobie wyrobiłem sobie taki system, że staram się połączyć po prostu przyjemne z pożytecznym. I po prostu jak robię, staram się robić rzeczy, które mnie bawią po prostu bezpośrednio na Arendo.tu. Jak mi nachodzi ochota na pogranie retro, to robię na przykład retro na Arendo.tu. Wtedy mam pretekst chociaż, żeby się trochę pobawić. No i umarłem. A szkoda, bardzo fajna gra. Lecimy dalej. Wymaga zdecydowanie więcej skupienia niż ja jestem w stanie jej teraz dać. Robocop 2. The sequel. Robocop to był mój idol, jak byłem mały. Ło kurde! Jakie... bum bum! I'll be back. Fakacza nam pokazuje na dzień dobry. Dzięki. Dobra. O kurde, jakie to toporne. A znowu wygląda jak gierka żywcem wzięta z Commodorka. Chyba nawet grałem kiedyś w Robocopa na Commodorku. Patrzcie na to sterowanie, jak on się ślizga. On się rozpędza jak czołg, a ten się zatrzymuje jak czołg. Nie da się normalnie Jak on jeździ, ja pierniczę. To jest plansza lodowa The Game. Trzeba tutaj z rozbiegu, rozumiem, wskakiwać. Ciu ciu, all aboard the coal train, baby! Ciu mu z piochy! Jakie to jest słabe! Jak można spartolić najlepsze marki w taki sposób? All aboard the coal train, baby! Jakbym upadł na takiego gościa, jakbym był Terminator, Robocopem, przecież bym go
zmiażdżył, tam z 5 ton waży pewnie. I to w lepszy dzień. Jakie to jest słabe, o kurde. Jak coś może mieć taki fantastyczny ekran tytułowy i być taki niegrywalny jednocześnie? Chyba nie ma ani jednej dobrej gry z Robocopem w takim razie. Pamiętam, że we wszystkie gry z Robocopem, w jakie grałem, a było ich kilka, a były słabe. Tu się bardziej opłaca przeskakiwać przeciwników, niż w ogóle do nich strzelać. Tak no... Aj, baterię mi wyczerpiesz, gościu. Nie wiem, czy zauważyliście, zamiast zdrowia mam baterię. Szarża tyłem, Robocop. Ach, sorry, Robocop nie mógł... Przeszedłem pierwszą planszę, przeskakując wrogów. Co tu się dzieje? We have destroyed 20% of the nuke? I znowu fakacz na dzień dobry. Ło, rozstrzelanka. Extermin... To jest przerażona kobieta. Tu jest jakiś gość, dobra. Żołnierz mnie. Przerażona baba. Nie strzelamy do baby. Baba w babie. Rambo do mnie strzela. Rambo, nie strzelaj do mnie. Ale to sterowanie tu jest naprawdę takie kiepskie. Czemu przerażona kobieta stoi na słupie? Ty, nawet celownik ci jest w nalodzie. No, celownik tak działa, samo działa jak ten terminator, jak ten Robocop. Kurde, co ja mam z tym terminatorem? On nie fruwa na wszystkie strony. Give this game a lem out of 10. I w sumie faktycznie wyglądają jak ta... Ups, zabiłem kobietę. Przecież moje dyrektywy powinny mi na to nie pozwolić. O co tutaj chodzi? Ale się nie trzymają materiału jakoś szczególnie blisko źródłowego. A zregenerowałem czas, cieszymy się wszyscy. Przyda nam się więcej czasu z tą piękną grą. Dobra, koniec czasu. Co teraz? Fakacza, oczywiście. Aby przejść dalej, musisz zebrać dużo nuków, N, i dotykać złodziei, a nie do nich strzelać. Czyli tak w ryja, tak? Ej, ta gra jest naprawdę kiepska. Nie gram w to. Sorry, kochani, nie gram w to. Saint. Opcja 20. Ukryta opcja 20. Okej. 20 gier w półtorej godziny zrobiliśmy. Jakoś taki nienadzwyczajny wynik. I co to jest? Armia Czerwona. To jest jakiś Saint Seiya, coś takiego? Czyli rycerze Zodiaku? Monolit, jak w tym. 2001. Power Rangers, kosmiczny jednorożec. No, rzucam tutaj tytuł Saint Seiya. O-o. Game start! Jesteś Power Rangers, dobra, wybiorę tego, który wygląda jak wróbel. No, to już wiem, że nie będę umiał w to grać.
Dobra, leję wszystkich moją ekspansywną pięścią. Interfejs jest większy niż ekran. Zarąbiście, ta postać też skacze jak ten Robocop. Ale przynajmniej się porusza lepiej. Znowu skakanie jest kompletnie sparkolone. Nie da się w ogóle kontrolować skoku. Się skacze na określoną odległość i tyle. Nie ma nad tym jakiejś większej kontroli w ogóle. Tu się różni moje kosmo od mojego life. No kosmo to odległe. Jej, przeszedłem. Raz z Zedem z Power Rangers będę walczył. Oj, coś się zepsuło. Okej, okay, teraz RPGa robimy. A chociaż był dobry ten reboot Robocopa, film? Mnie się całkiem podobał ten Robocop. Taka współczesna sztampa, jak to się mówi. Taki swoich czasów owoc zdecydowanie. Nie był nadzwyczajny ten nowy Robocop, ale mógł być zdecydowanie gorszy. Nie wiem, co mam zrobić. Chyba lecimy dalej, bo ja nie pani Maju po japońsku. Co tu się robi? Nie, serio nie bardzo wiem, co tutaj zrobić dalej. To lecimy z następną grą. 21. Ring King. Training? Ja nie potrzebuję żadnych training. Name. Ups. Albo jednak. Nie co, będę po prostu Alejer. Ruki. Może być Ruki. O, dobra, znam grę z widzenia. Data East robiło świetną muzykę. Mieli taką wytwórnię, która się nazywała Gammadelic. I od lat poluję na ich płytę Back in the Gammadelic. Wyszła płyta z ich muzyką, z różnych gier. Można sobie to znaleźć tam w Japonii, sprowadzić za jakieś 500 zł, no tyle nie będę wydawał na płytę oczywiście. Słynna animacja przerw między rundami Józek Pałka to chyba była w Punch-Out!cie. Chyba, że myślimy o jakiejś innej, bo... Całkiem fajnie poprowadzony jest ten boks. Oczywiście nie umiem w to grać w ogóle. Stałem po zębach ostro. Ale bardzo grywalne. Chyba już po mnie. No nie masz w ogóle nic punktów. A nie, to jednak to, dobra. Ja myślałem o tej drugiej animacji z tym, w Punch-Out!cie. A, tu uniki mogę też robić. A, pyk. Ale dobra gierka w sumie. Aha, bo tak, już nie miałem zdrowia w ogóle po pierwszej rundzie. No. Jeszcze raz i tam na ten taguję. A, mnie z podbródkowego teraz wziął. A, tak się jobuje, dobra. Siu, jak podbiegł. Lej gościu. To jest nie fair, on jest czarny, jak ja go mam pobić? Jak się otrząsną. No i przegrałem. 3300 jenów za Back in the Gammadelic. Dzięki za nazwę fajnej składanki, Archon. Nie ma za co. Chętnie bym kiedyś to kupił, ale tak jak mówię...
kosztuje masę pieniędzy, a używek nigdy nie mogę znaleźć. 3300 jen to 130 zł. Nie tak dużo jak na płytę. Ej, teraz go robię jak chcę. Nie. Czemu on nie dostaje obrażeń? No, przecież nie wziąłeś żadnych punktów. Tam były punkty do wzięcia, ale po prostu są... Tam były punkty do wzięcia! Tak się wydawało. No, czekaj, jeszcze raz. Kizak tutaj mi... Zero punktów przecież, jesteś słaby. Kizak mi tutaj wszystko wyjaśni. Ej, a jakbym tak zrobił? A kurde, ruki 5. Punch. No tak! Kiuzak, mistrzu, masz rację. Widzimy tutaj 9 w punch. Zabiję go jedną piłką. Będę dokładnie one punch man teraz. O fuj, co to ma być? Za taką grę ja płaciłem tutaj Chińczykom. Lego. Dobrze, one punch man. Juan punch. Czemu on tak mało obrażeń dostaje? Przecież... Nie trafiłeś ich dużo. Blokuję wszystko. Teraz ja mu zablokuję. Ryło mu zablokuję pięścią. No panie! Jakieś thunder punche ci zadaje. Lej goście. Dobrze. Kolaboracyjny. Jakie przyciski naciskasz? No. Nic się nie dzieje. No przecież. Może tylko regeneracyjny blowjob był. No nie naciskasz przy... Ojejku, bo ty nie wiesz. Jak jest blowjob, ty nie bierzesz udziału aktywnego. Tylko czekasz na efekty, dobra? Znaczy ty może bierzesz, nie wiem. Tylko czekasz na efekty, jak jest kolor taki ten... O, dzidzia! Co dzidzia? Jest dzidzia! A, jest dzidzia, no jest! O kurde! Dunia Mark 3. No i widzisz, kolaboracyjny blowjob tutaj... nie zadziałał. Brałem jest. Udział! Brałem udział! Ty taki zawiedziony! Cieszyłbyś się! Warmouse, a potem kontra. To na jednym życiu przejdziemy od razu, nie? Co to jest Warmouse? Pewnie jakiś Disney. Warmouse. Co to za grunia? Co tu się dzieje? O-o! Pan Kawia! Grunia. War of Strike Mouse? Co to jest? Jakiś SOS Kroko. Otóż znowu zrobię przerwę na parę sekund, kochani, bo zaczynam gubić klatki z jakiegoś powodu. Może jak obniżę delikatnie jakość, to się naprawi. Nie wiem, o co chodzi. Dajcie mi sekundkę, naprawdę, bo zaczyna mnie to trochę denerwować. Za sekundę do was wrócę, dobra? Dobra. Jestem już z powrotem. Jestem już z powrotem, mam nadzieję, że zaraz zobaczycie mnie również z powrotem i możemy wracać do grania, bez zbędnego, niepotrzebnego przeciągania. War of Strike Mouse. Select Play Mode. Rozumiem, że to jest jakaś piracka gierka. Zacznijmy od Easy. Co to jest? Weźmiemy Dzidziusia. Fuck am I playing? I ta muzyka. The fuck. Szczerze, takich odbytów wyskakują, które się otwierają i zamykają. Sorry, ale to tak wygląda. Ja wiem, bo ja zaglądam często w odbyty, więc dokładnie wiem, jak to wygląda. Co to jest w ogóle? Wracając do pytania jemnego. Tak, po pierwsze widziałem piękną kwotę 999, po drugie... nie wiem jeszcze kiedy...
I do następnej gry, co? Po drugie, jeszcze nie skończyłem Zero Time Dilemma, więc nie mogę nic na temat tego, czy i kiedy będzie recenzja, powiedzieć w tym momencie. Jedziemy z kontrą. Up, up, down, down, left, right, B, A, start. Ale postaram się, jak tylko przejdę. 30 żyć, myślę, że przejdziemy, nie? Zobaczymy, czy coś pamiętam z ostatniego razu. No i nie trafiłem w ogóle tego. Dobrze. A, mam kursor na ekranie, czekajcie. O, będzie łatwiej. Robimy złoto. Mhm. Wszystko zapamiętałem. Spreadshota stracę. Dobra, będzie drugi zaraz. Trochę mi klatkuje podgląd, wkurza mnie to. Będzie klatka laga zaraz. Co za gość? Daj tego spreadshota, co to ma być? R-ka by się przydała, ale jej nie złapię chyba. O! Dobrze! Coś jednak zostało w tym pustym łubie. Próbujemy sztuczki speedrunnerskiej i poszło. O kurde, nie, tak bym mógł grać na wyzwaniu. Dźwięk ci się rozjeżdża, jak to mi się rozjeżdża. Aaa, czekajcie, znowu mi... Ach, po co ja klikam? A cholera jasna. Jedziemy. I R-kę miałem podnieść. O, co się zgliczowało. Miałem w sumie rozbić ten... Jedziemy. Nieźle mi idzie dzisiaj. Znaczy akurat w kontrę. Co to się gliczuje tak te... O, oh fuck. Prawie zebrałem Flamera. Czekajcie. No i ostrożnie będę szedł, żeby się... Kusok nie kuś, bo i tak nie przejdę. Czemu jest to zamknięty jeden? To jest strasznie zgliczowana ta kontra. Jeden sensor się w ogóle nie otworzył. O co tu chodzi? Glicze graficzne tutaj wyskakują wszędzie. Dobra. Kupiłem sobie kontrę na automaty, wersję automatową, na Xboxie 360. Więc... może kiedyś w nią pogram. To jest jakieś takie dziwne połączenie japońskiej kontry z amerykańską, bo ta tekstura ziemi wygląda jak ta z japońskiej wersji. Taka bardziej, nie wiem, szczegółowo, nie wiem jak to inaczej nazwać. Znowu nic nie widzę na tej planszy. Nie cierpię tej planszy. Cholera. Jak mam teraz rozwalić? Zapomniałem o tym i kurde, będzie mi przeszkadzać. Dobra. Zamotałem się kompletnie tutaj.
Ale już odratowałem, więc spokojnie. Musiałem troszeczkę przystopować, żeby przypadkiem nie spartolić. Teraz powinienem przed każdym livestreamem, każdy livestream zaczynać od rundki w kontrę. I życie. No i dobra, trzy plansze na jednym życiu. Ach, w sumie faktycznie, Adichasz, będę musiał zmienić opis tego, że... Już przecież nie robimy kontry. Coś się partoli tutaj w tych bazach, grafika. O, fuck, patrzcie, zupełnie nic się nie wyświetla jak powinno. Wcale nie pomaga. Dobrze, że na wyzwaniu tak nie było, bo... To jakiś dziwny hack. Takie pomieszanie z poplątaniem grafik z obu wersji. Dobrze, że się pociski, kurde, wyświetlają. No nie. Stresujecie mnie, już nie będzie złota. Pewnie zaraz umrę. Może masz R? Masz R. Ładnie. O, prawie bym teraz oberwał. Zagapiłem się jak zawsze. Mam problem ze skupieniem uwagi w jednym punkcie. No! Ile można? Thanks. Wspomnienia z wyzwania wracają. Valarhon teraz to już z górki. Ale zaraz się przestanie być z górki, jak zginę. Rozproszyłem się teraz i będzie kiepsko. Ale idzie. No! Nigdy nie mam szczęścia do tego bossa. Dobra. Jeden nierdzeń iluzji, iluzoryczny ogr, coś tam, goro magu buwa. Wiem, że miałem inwentaryzować Nessa, ale jest 10 minut, to jest tylko parę minutek. 10 minut trwa przejście całej gry, do 15, jak ktoś lami, tak jak ja. Paradoks tej kontry jest taki, że im lepiej idzie, tym lepiej idzie, bo się zachowuje przecież znajdźki wszystkie. Więc te wszystkie erki, które podniosłem do tego momentu, one nadal działają. Ło! I tak dalej, więc ta eska jest dużo potężniejsza niż jakbym stracił życie. To, że do tej pory nie straciłem jeszcze ani jednego, działa naprawdę na moją korzyść. O, teraz było blisko.
Już chodzi na ślepo Castlevania. W sumie fajnie, obejrzałbym. No panowie. Mówiłem w sumie, że jakbym się tak odpoczął po tym wyzwaniu Archona, to przy paru podejściach bym, myślę, bez problemu całą grę na jednym życiu przeszedł. Wątpię, żeby mi się udało. Jak dojdziemy do tych wszystkich hangarów i całej reszty tego syfu, to pewnie zginę. No i bosik. Ciekawe, gdzie się pojawi. Dużo zależy od tego, gdzie on się zespołnuje. Dobra. Mogę zostać speedrunnerem już z kontry. A wiecie, gdzie zginiemy? Zginiemy znowu na tym ogniu głupim. Chyba, że się tak trochę spowolnię przy nim i... No, w mordę. No i po pierwszym życiu. Kiepsko. No cóż, robiłem co mogłem, kochani. Ale na trzech życiach chyba pójdzie. Okej. No nic. Wow, gościu. No serio? Ale siary. Wstyd mi za siebie teraz. No i zrobiliście presję i zacząłem lamić. Dzięki. No i teraz pierwszy raz w ogóle kiedykolwiek zginąłem na tym bossie. I drugi. I tak to jest, jak człowiek zaczyna myśleć, że mu idzie. Nigdy wcześniej nie zginąłem na tym bossie. Nigdy. O tak, to nie fair zrobiłeś teraz, gościu. O, cztery życia, Goldzik dalej idzie. W sumie odpaliłem na 30 życiach, nadal mam 30. Dalej jest to pierwsze, jakby nie było. Teraz ta F-ka by mi się przydała, kurde. Na złość. No i wylądował.
Dobrze. Przynajmniej przejdę. Bariera przy... No, weź ją tą barierę, co ty? No, przelaz przeze mnie. Miałeś umrzeć, gościu. Dobra. Walka o honor. Nie no, przejść kontrę na 30 życiach to nie jest problem, na szczęście. Ale kiedyś mi się uda. Kiedyś, kurde, zrobię. Na jednym życiu. Przyjdzie taki dzień. No, bym teraz oberwał. Ach, fuck, znowu mi się podniósł. Nie mam dobrego kontrolera, mam ten swój domyślny i mi... Ale to nie jest trudny boss, na szczęście. Dobra. Krok czy kangorek KO? Chyba krok, moim zdaniem. Co jest w ogóle tu na dole? Bariera. Na co tu ta bariera? Może na to. Mordy. Oj, czemu tak bliziutko? Mi kiepsko idzie. Zaczęło się tak dobrze. Dobra, YOLO, leję na nich. A mogłem nie lać. A, typowy Archon teraz. Dobrze, ocaliłem spreadshota. Taki był plan. Teraz go stracę. Tak szybko jak go ocaliłem. Oho! Oho! Dobrze jest. Trening, czyli mistrza. Mogłem rozwalić tamten, kurde. O, życie dostałem. To dalej będzie na złoto. Jest, złoto! Kochani, udało się. Za pierwszym podejściem złoto w wyzwaniu Archona z kontry. Aż sobie poleję Pepsi z tej okazji. Ile żyć stracił Archon? Za dużo. Kurczę, tak dobrze mi szło na początku, potem już mi się nie chciało. Już jak straciłem to pierwsze życie, to już tak, dobra. Następnym razem będzie lepiej. Oleję sobie Pepsi i jedziemy z dalszymi grami.
Też wierzyłem w złoto, dopóki nie zginąłem, ale idzie mi dużo lepiej niż na początku, naprawdę. Bez problemu, jakbym tak przysiadł, to bym na tych trzech podstawowych życiach. Czemu Pepsi? Akurat była tania, była w wyprzedaży. Chciałem sobie kupić taką małą flaszeczkę jakiegoś napoju gazowanego i okazało się, że mogę kupić dużą Pepsi dwulitrową w tej samej cenie, więc wziąłem Pepsi. Dobra, no jedziemy dalej. Dobra, rozkręcisz ten kart i wytłumaczysz, jakim cudem się mieści tyle gier. Ja tu po prostu widzę jakiś układ scalony w środku. Oprócz gluta standardowego. Więc po prostu jest prawdopodobnie mapper. Myślę, że działa to na tej samej zasadzie, co... jak to się nazywa? Do czego używa TMR do grania, że się wrzuca na kartę SD, powiedzmy 400 gier i one tam wszystkie są. Mortal Kombat 4. Moja ulubiona część Mortal Kombat, jak byłem mały. Mam nadzieję, że będzie Shinnok. Nie ma Shinnoka, ale jest terakotowy żołnierz. Graliśmy już w to wcześniej. Terakotowy żołnierz kontra Nightwolf. Nightwolf wygląda jak Shao Kahn. Legitnie. Archon, poka konsolę, dam ci kontroler. Co? Ładna rymowanka. A jest krew nawet. Ale ładna rymowanka, ale co ona znaczy? Czemu jestem Shang Tsungiem, który wygląda jak Shao Kahn, który wygląda jak terakotowy żołnierz? Czemu jestem niezniszczalny nagle? Okej. Okay. Tu jest Shredder. To mi daje nieśmiertelność ten ruch. Ja nic nie może zrobić. O, już mi może. Nie ogarniam tej gry. Goro pindowa. Do której dziś live? Nie wiem w sumie. Jak Kizak wstanie, Kizak śpi. Jak się obudzi i mi powie, że mam skończyć. Dobra, graliśmy w to wcześniej, więc lecę po prostu z następną grą. Fantastyczne. Naprawdę warte pieniędzy. Colorful Dragon. Ale... Ktoś ostre piguły. I ta muzyka. Smok Wawelski wygląda w sumie. Round one. Wygląda jak Go Dizzy Go. Gra się 10 razy gorzej. Mogę zmienić twarz w czarność. I nie wiem co to robi. Nie mogę się tam przecisnąć. I zmieniłem się w szkielet. Nie mogę się przecisnąć przez ten otwór. Jestem za gruby, żeby się odwrócić w tych miejscach. Zjadłem to. O co tu chodzi? Colorful ten dragon na pewno jest. To ta gra, którą nagrał Angry Video Game Nerd. Nie pamiętam tej gry u nerda. Umarłem znowu. Nie ogarniam tej gry. Jedziemy dalej. Colorful Dragon, za mocne piguły dla mnie. Back Future. O Boże, to jest... Obawiałem się tego. To jest ta fantastyczna... To są same gry... Najlepsze hity... Angry Video Game Nerda. I ta muzyka.
It's time to time. Czas na mnie. Dobra, osiągnęliśmy już apogeum. Czas się skończył. Zniknąłem. Michał, ta gra jest słaba. Back feature. Arkistareng. Arkistas ring. Game start. Stage 1. Czemu ja to skądś kojarzę? Nieskończone kraby mnie atakują. Czemu jest to skądś kojarzę? Czy tego też nerd nie ogrywał kiedyś? Jaki kraj, taki Link. Stage 2. Okej. Szybko poszło. Idę do wulkanu. Nie mogę. Gdzieś tę grę już na pewno widziałem wcześniej. Legend of Zelda dla ubogich. Być może, ale całkiem grywalny nawet. Że potrzebuję klucza. Dajcie mi klucz. O, jest klucz. Na prosta naparzanka z tego co widzę. I stage 3. Spełniające się psy w nieskończoność. Jakiś duch straszny. I zginęłam. Szkoda, taka ładna pani tak szybko umarła. Dobra, co jeszcze mamy? Jeszcze parę gier chyba możemy... Bandai Golf. No to to jest samo przez się mówi. Wczoraj? Nie wczoraj. Parę dni temu dokładnie TMR w to grał. The Mexican Runner. The Mexican Runner próbuje przejść wszystkie gry na NES-a, jakie kiedykolwiek wyszły. Bez handicapa. Jedziemy. Udany strzał. W tym tempie, to jeszcze tak z parę tygodni. Nie, no może tam całkiem z drugiej strony musi. Tak, i tak? O, może tak? Nie, tak się nie da. Jeszcze trochę. Już prawie. O! Będzie hole in one. Za pierwszym razem.
Albo i nie. Au. Castle Excellent. Brzmi fajnie. Zamek Excellente. Excellent. Teraz wygląda jak jakaś gierka z Atari. O proszę, jakiś dobry chrześcijański dom. Z krzyżem. Nie jest Robin Hood, tylko Pimp. Ciu, jaki on ma skok! Gości się nie patyczkuje. Dupnie skok, to... Jak ja mam wejść? Aha, niebieski mam klucz. Tędy muszę przejść. Olo. Gdzie jest krzyż? Jedziemy. Gra jest trudna, że hej, trzeba uważać, które drzwi otwierasz. Dobra, tutaj nie mogę pójść, bo nie mam niebieskiego klucza, zaraz mi zgniecie. Żegnam. Ale oszukany. TMR chyba już też w to grał. Coś mi się tak kojarzy. Poddaję się. Trudne. Łatwo zginąć bardzo, jak w tych starych takich automatówkach. Tiger Heli, to już też mieliśmy na live'ie którymś. No. Helikopter z ciężarówki. Kto bogatemu zabroni? Można by było tam dolecieć. Ale oczywiście dużo łatwiej jest po prostu dowieźć helikopter ciężarówką. Rozwaliłem komuś auto. I dom. I drugi dom. Ta ciężarówka mniej spala. Zmień grę, to jest nudne. No już za chwilkę. Ostatni helikopter mam. Nie wiem jak... Jak zepsuć ten czołg. Czołg na parkingu sobie stanął normalnie. Dobra. To już graliśmy, więc jedziemy z następną grą. The Universe Soldi. Ta czcionka od razu mi mówi, że to będzie niesamowita gra. Easy. To jest żabol, co to jest? Mam to złapać? Którym ja jestem w ogóle? Aha, jestem tym niebieskim. Ja myślałem, że jestem tym zielonym. Całkiem fajny, taki upośledzony Pac-Man. Tylko gorszy. Już chcieli coś ukraść, to nie mogli po prostu zrobić Pac-Mana? Rączka teraz. Czy to jest statek, czy to jest rączka?
Całkiem fajne, nawet grywalne, jak na taką popierdółkę. Super dopalaczowata skarpeta. O, bomba. Aha, to mnie zabija, nie jego. Żegnam. Czemu to się nazywa The Universe Soldiers? Dash Galaxy. O, od Data East. Przynajmniej może muza będzie dobra. Dash Galaxy in the Alien Asylum. O, jaka intryga. Już po intrydze. O Boże, to jedna z tych gier. To jest Sokoban? Co ja mam tu zrobić? To przepchnąć tam? Nie, ale serio, co ja mam tu zrobić? Serio, nie wiem. Umarłem? Nie, wyszedłem. Au! Dobra, teraz umarłem. Ciao! Nie wiem, co tu się dzieje. Chyba już tego nie przejdę, ja myślę, klocuszki poprzepychałem, ale spróbuję zatkać przynajmniej to. Co się stanie, jak to zatkam? Zabiłem to. O, to jest... I nagle to się zrobił side-scroller z tego, tak? Ciu, na jakich pigułach byli ludzie, którzy robili te gry? Pterodaktyl. Sterowanie kiepskie. Powolne to wszystko. Nie wiem, jak ci ludzie robią te gry i nie widzą, że to jest takie słabe. Dobra, wpadam do dziury, o, tu gdzieś. Żegnam. Ha, wyszedłem po prostu. Rozumiem. A co się stanie, jak wejdę tu? Więcej piguł. Żegnam już tak na 100% w takim razie. Qbert! Przynajmniej wiem, co to jest. 1983. A, wyszło w 89. Qbert jest fajny. To jest kontrolę key? No dobra. Można sobie redefiniować przyciski. Fajnie nawet. Let's go! Już spartoliłem, bo źle nacisnąłem na sam początek przycisk. A pytało mnie, czy sterowanie jest dobre. Pamiętam, jak grałem w Qberta na Atari 2600 i był taki paskudny. Jakie efekty. On robił wrażenie na automatach, bo był w 3D. Fucking hell. Jej, przeszedłem. I tak wow, ale fajna grafika, bo jest 3D. Lecimy dalej. No, oczywiście to jest Qbert, więc nie ma tutaj spodziewać się cudów. Egypt. Prince of Russia. Nie wiem, co to za gra. The Human Centipede Presents. Co to jest?
prostu Egypt, tak? Co to jest? Fajna gra logiczna. O, gry logiczne lubię. Story mode. Gra logiczna za story mode. Digest. Z tym Indianą Jonesem w Japonii. I spotykam kulę. A jestem tym piłkiem, tak? Jestem satanistycznym piłkiem. Muszę dobierać w pary, tak? Interesujące. Oho, idzie! Fajne nawet. Easy game, easy life. Nie satanistyczny, a żydowski, więc to jakaś kabała znowu. No, powiedziałem, iluminaci za tym stali. Ach, mój komentarz o grze logicznej liczył Q-Berta. Wyjedziemy, easy, easy. Wiesz, to takie samouczki tutaj są. Dobra, nie będę w to grał dalej, ale całkiem fajne. Na pewno nie do siedzenia przy konsoli, ale tak w podróż na przykład by było niezłe. Skończmy tą stronę i chyba na dzisiaj skończymy, bo... I can remember. Dobra, ciekawe, ale jedziemy Alpha Mission najpierw. Znowu jakiś szmap. Trzech Sydów. Ło, jakie tempo było przez ułamek sekundy. Teraz powolni jeszcze trochę bardziej. Całkiem spoko, ale konsola nie wyrabia. Za dużo się dzieje na ekranie i po prostu pada całość. Jakiś power up. Wow. Może wygląda jak te takie robale, co są czasem w mokrych miejscach, w łazienkach i tak dalej, jak to się nazywa. Takie rybki. Łażą po podłogach oblechy. O, dobrze, power up. Pierwsza gra z Bullet Diamond. Rybiki cukrowe, może. O, pan Wunsz. Proszę do mnie strzelać, pan Wunsz. No i wylądował. Co dalej? Firehouse Rescue. Fisher Price. To będzie tak dla pięciolatków. O Boże, ta muzyka już w tle. Była taka gra na Atari fajna. Na Atari 2600. Hitlera zabrali. Oni zabrali Hitlera. Na Atari była taka fajna gra z gaszeniem pożarów. Znaczy, no jak na możliwości... A, muszę dojechać tam najpierw. Jestem. O, muszę uratować El Gato. I się spierdzielił El Gato. Ej, fajna ta gra, chyba najlepsza na tej składance. Press start, to try your second rescue. No ba. Ile gier straciłeś od kontry? Znaczy tak z 20 na oko. Stanie sobie do sklepu najpierw.
Kurczę, przypomina mi dzieciństwo, jak się bawiłem na dywanikach takich... z takim modelem miasta. Dzień dobry. A czemu pan się po prostu nie wyjdzie na przykład, nie wiem, drzwiami? Rozumiem. Dobra, do 3 razy sztuka. Ej, to muszę aż wyjechać za mapę. Ja cię, jak daleko. Już wszystko zjara do tego czasu. Przypomina też taką grę z Thomas the Tank Engine, którą grałem na Commodorku. Tam się zarządzało torami, jeździło się po torach. Przecież nawet się nie pali. Fantastyczne. Nie no, jak dla małych dzieci takich to jest nawet niezłe. W sumie, to jest coś, czym bym się bawił jako taki naprawdę mały, taki, nie wiem, 3-4-latek. To jest taki rodzaj gry wideo, który chyba by mnie wtedy bawił. Ach, ratowanie ludzi bez nóg, dlatego nie schodzą po schodach. W sumie nawet fajne, można się pobawić, że się jeździ samochodem. No, dla takich dzieciaczków małych to... to nawet chyba. Bardziej, że jest całkiem nieźle wykonana, jak na to, czym jest. Nie ma jakiejś takiej wielkiej presji, sterowanie jest całkiem. Na przykład ja bym nie dał tej grze 1 na 10, gdybym miał ją zrecenzować. Trójeczkę by chyba dostała, bo muzyki jest mało. Trochę monotonna. Dobra, jedziemy dalej z grami. Wygrałem wszystko. Jeszcze w sumie jeszcze Stage 2 tam miał potem być. O, welcome to the force. Staliśmy naszą odznakę, level 4, może teraz tak hardkorowo. Oj, teraz jest czas nawet, no patrzcie, no to tu się jednak rozkręca. Dobrze, że mi nie powiedzieli, gdzie mam pojechać, ale czas puścili, oczywiście. Jakiś klucz muszę podnieść. Klucz do mieszkania, żebym mógł wejść. I nie mogę wejść, bo czegoś mi brakuje. Czego ja tutaj nie mam? A tu jest jeszcze jeden house? To skąd ja mam wiedzieć, do którego ja mam iść? O, dobra. Będzie śmiesznie, jak zlamię w grze dla 4-latków. Dobrze, 50 sekund. Chyba dam radę. I emocje jak na... Wyzwanie Archona z Fisher-Price'a trzeba zrobić. No, udało się. Z pana w okularkach ratujemy. Pana bez okularków. Prościzna. Szkoda, że tylko jednego kotka uratowaliśmy. Dobra. I can remember. O, ups, nie ten przycisk. Jeszcze raz. Bo się pogubimy. I can remember. Znowu Fisher Price. Na EIO, and on that farm there is a burger. Quack, quack here, quack, quack there. O, memory, super pamięć. Oklepany temat, ale jedziemy. Spell your name, how about kiss my butt? Level 1. Co to w ogóle jest? Pianino? Rodzina. O kurde, jakie powolne. Zdążę zapomnieć, co jadłem na obiad, a zanim to się w ogóle zrobi. Jakieś radyjko. Busik.
jest wyzwanie, które mnie przerasta niestety. Pingwinek. Co to jest? Wrotka? Rodzina. Chłopak, dziewczyna, 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 dziewczyna. Normalna rodzina. O, pingwinek był tu. Pamięć to mam jeszcze chyba całkiem okej najwyraźniej. Wrotka. No easy, easy, ja tam kasa się w tle formuje. A gdzie był busik? Pod piątką? Fuu, a były emocje przez chwilę. No i zrobione. To radyjko ostatnie. You did very well in this round. Żegnam. Ugh. Pawcio i Bezamat to chyba rodzeństwo, ten sam komentarz. Punisher. Zaraz obok gry dla dzieci. No, JLN, dobra gra przynajmniej, super. Sorry, LJN. No jakby dzieciak to przypadkiem odpalił, weźmy tego przerażającego pana. We put them behind bars, but we still can't control them. Dobra, dobra. Jigsaw, stage one. Serio. To jest Punisher. Czemu z tych najlepszych marek robią najgorsze gry? I rzucę granat, czemu nie? Ciups, ale rąbnąłem granatą. Daily Bugle. In sewers some walls are not as they seem. Pół ułamka sekundy, żeby przeczytać. Teraz zginę przy okazji. O, apteczka. Nie strzelaj do mnie. Niezłe emocje. I wybuchy, i wszystko. Nie mam chyba cierpliwości do tej gry. Have you taken the subway lately? Nie no, nie jest tragiczne. Zdecydowanie steruje się lepiej niż w tym Robocopie. No ale szału też ta gra jakoś szczególnie nie robi. Teraz zginę. Dobra, dajmy się zabić. Okej, okay. I możemy jechać dalej. Zaraz skończymy tę stronę. Hokuto no Ken. Co to jest? Mhm. Czemu mi to przypomina jakąś inną, taką bardzo podobną do tego grę? A może już w to graliśmy w sumie? Graliśmy w to? Zagrałem kopa. Jakby takich wszystkich ominąć po prostu. Da się tak? Czy się będzie w nieskończoność lupować? Na marchewkę dla Grunia. Cześć, Gumiok. Dziękujemy.
Grunio woli ogórka. Mam nadzieję, że wybaczysz, jak dostanie ogórka zamiast marchewkę. Nie przypada za marchewą akurat. Nie wiem czemu w sumie. Miałem tyle świnek wcześniej i wszystkie... Wow, odleciałem w kosmos. Wszystkie żarły, ogórki i marchewki jak porąbane. Dobra, ostatnia gra. Na dziś. Cheatay Tanken. Będą tanki, które cheatują. Nie będę podważał, że tak się ta gra nazywa. Jak się nazywa? Hotaman no Cheatay Tanken? Wygląda jak Dig Dug. Ja sobie spiszę. Górek też dobry. Ej, to serio jest Dig Dug. I tyle po Dig Dugu. Numer 41 to najlepsza gra, proszę. Dobra, to możemy jeszcze w 41 zagrać dzisiaj. Jak się wykluło. Zr. Nie wiem co zrobiłem. Nie ogarniam tej gry w sumie. Ło, wow, jakieś kosmaty do mnie strzela. Jakieś jajka cały czas się wykluwają. Jakieś teleporty. Zbyt skomplikowane to dla mnie chyba. Ale całkiem fajne. Jakbym ogarnął zasady, to chyba... To bym się chyba dobrze bawił nawet. Taka też automatówka typowa. Dobra. Co jest tam po tym 41? Ktoś bardzo chciał zobaczyć. 41. Battleship. Widzę, że potem znowu się coraz ciekawsze gry pokazują, więc znowu będą jakieś fajne. Ale to już nie na dziś. Kończymy na 41, dobra? Battleship. Fajna jest ta składanka. Dużo naprawdę ciekawych gier. Można grać w statki. Destroyer. Kunstklas. To co kunt? Da się ich obrócić? O, da się. A w strategicznych pozycjach je umieszczę, to nigdy nas nie rozwalą. Aj, blisko. Gyromite. Trzeba będzie roba wyciągnąć archą. Nic z tego, rob nie zadziała z moim monitorem. A tego Famicoma, którego mam, nie bardzo się da podpiąć do telewizora. Archon, rozdaj im coś, bo ja się zbieram i lecę do pracy. Dobra, to wam coś... Ups, rozdam. W to samo miejsce strzeliłem. To jeszcze wam coś rozdam, na do widzenia. Zróbmy... Rozdam jak zwykle zestaw gadżetów od Kusoka. Czyli, wiecie, drukowane w 3D gadżety i do tego breloczek i różne takie. Nawet rzucę pocztówkę z logo Arn.eu. Chciałem tylko odpowiedzieć na, odpowiedzieć na pytanie konkursowe, bardzo proste. To jest best waifu. I rozdamy, powiedzmy, no ze 3 dzisiaj, bo ja mam jeszcze do wysyłki trochę zaległych rzeczy i nie chciałbym za dużo dinarów wydać na wysyłkę. Od Kusoka. Dobra, uwaga, pytanie konkursowe rusza.
Kto jest best waifu? Odpowiedzi to Cusack bądź nie Cusack. Znowu w to samo miejsce strzeliłem. No, rozwali mnie. Dobra, to jeszcze w tym czasie zdążę jedną grę. Na dowidzenia, 42, zobaczymy. Fajne te battlechipy nowe. Będzie pewnie Mylon's Secret Castle. Oczywiście, ta gra jest nie do ogarnięcia bez instrukcji. Kolejna... Nie wiem, naprawdę nerd musiał się mocno inspirować albo tym kartridżem, albo coś, bo zrobił chyba... Można kupić Chińcy. Nie, dziękuję. On nerd chyba już z połowy tych gier zrobił jakieś filmy. Co za fantastyczna gra. Obtoczono. Dobra. Ostatnia próba. I robimy rozwiązanie, bo widzę, że głosy się... Tragiczna jest ta gra. Ogólnie nigdy nie przepadałem za grami, które są takie labiryntowe strasznie, że trzeba kombinować. Jakaś parasolka. Pieniążki wszędzie randomowo się spawnują. Żeby do nich doskoczyć. Jakieś drzwi. Co tu się dzieje? Nie mogę do nich wejść. Oczywiście. Ja nie mam wystarczająco dużo pieniędzy. O, klucz się pojawił na mnie. I teraz tam wejdę na 100 Pro. I wyszedłem tymi samymi drzwiami. To jest niesamowita gra. Dobrze, kochani, robimy rozwiązanie. Stop and pick winners. Nie będzie dla was niespodzianką, że najlepszym waifu jest Cusack. He's co? Best. Mówię, że jesteś best waifu. No, please. A, Dzidzia. Dzidzia też jest best waifu. Więc wygrywa pierwszy zestaw nagród, wygrywa 0, Kasperski 0. Rzucam go na czat. Drugim zwycięzcą jest Johnny Bruzy. Więc spoko. Chyba mam ci coś już do wysłania, nie wiem nawet. Jak tak, to ci dorzucę, a jak nie, to ci nie dorzucę. I trzecią nagrodę wygrywa Ciz. Gratulujemy. Mlem. A, i dzięki, że wpadliście na dzisiejszy livestream. Odezwę się do zwycięzców oczywiście po, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Strasznie długo dzisiaj streamowaliśmy, więc zobaczymy się znowu kiedyś tam na następnej inwentaryzacji NES-a. Mam jeszcze raptem tylko kilka gier do ogrania z tej listy. To nie wspominając nawet o tym trzecim kartridżu, a na razie zbieram się i do zobaczenia niedługo. Cusack, kochanie. Tak ktoś pisze. Więc tak, ten, no. Trzymajcie się ciepło, dzięki dla Kusoka za ufundowanie nagród, jak zawsze. I widzimy się wkrótce znowu, mam nadzieję. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.